Więc mam to do dzisiaj przed oczami. Jedziemy. Od razu front kick od Czypasa i używa dobrze kopnięć. Kolejny. Bardzo, bardzo dobrze. Tutaj Skrzypek. Widzimy, Skrzypas odchodzi od przeciwnika. Oj, Super doszedł. Mario bardzo agresywnie. Doszedł ten prawy sierpowy od Super Mario, ale od razu spinczował i próbuje obalić Skrzypas. Czy mu się uda? No, zobaczymy, zobaczymy, bo tutaj widzę, że Mario próbuje jednak w stójce coś robić i uderzać i szuka cały czas tego prawego. A przypomnijmy, jego zasięg nie jest zbyt długi, natomiast kiedy Skrzypas pierwszy cios otrzymał mocniejszy na głowę, od razu decydował się wejść do pinczu. Mamy tutaj specjalistę od brazylijskiego jiu-jitsu. Co się stało, że jeszcze go nie obalił? No to się stało, że jest tak zwany overhook, czyli Skrzypas, widzimy jak trzyma tą rękę owiniętą wokół i przeciwnik nie może dobrze wyciągnąć nogi. Tutaj żeby to zrobił, musiałby troszeczkę niżej jeszcze zejść i najlepiej wychwycić jedną nogę. Chodziło ci oczywiście o Super Mario. Tak, dobrze się w tym momencie broni. Tak jak Państwo widzą, minęła właśnie pierwsza minuta i te 15 kg na pewno dociąża mocno Super Maria. Ale to po minucie w klinczu naprawdę siła ucieka i tutaj będzie to widać. Bardzo dobrze się Mario broni przy siatce. Musi z tego wyjść, bo on jest niebezpieczny, jak będzie stał, bo on jest bardzo ruchliwy. I wtedy będzie całą energię zabierał rywalowi. Natomiast miejmy nadzieję, że sędzia za chwilkę przerwie technicznie. Nie! Mamy obalenie! Mamy obalenie, tak. To zanosiło się na to cały czas. I od razu boczna. I od razu boczna pozycja. Tutaj jak widzimy, jeden i drugi najprawdopodobniej stracili mnóstwo sił. Natomiast zawodnik z góry zawsze ma tą przewagę, że Panie i panowie, najlepsza pozycja w MMA, z tego jest bardzo ciężko być. Dodatkowo ma obok siebie siatkę, o którą może się blokować. Jeżeli Skrzypas zerwie się z tego uchwytu i rozpuści ręce, to te 105 kg będzie spadało prosto na głowę Super Maria. No i wtedy nie będzie łatwo z tego wyjść, bo tutaj jest naprawdę duża masa, dużo siły. Ale przejście do bocznej zrzucił go troszeczkę Super Mario. No właśnie, ja chciałem dokończyć, że tak, to jest najlepsza pozycja w MMA, ale jeżeli zawodnicy potrafią jej używać, a natomiast ci zawodnicy, no to jeszcze nie są ci zawodnicy profesjonalni, dlatego oni bezpieczniej właśnie się czują boczny. Tutaj widzimy duszenie a la Saleta Czołg, które śni się do dzisiaj Marcinowi Najmanowi i rozkrwawiony piszczel Super Maria, któryś z kopięć musiało trafić w kolano. Ale to zabiera energię, uwierzcie mi, klincz i zapasy zabierają, bo to cały czas jesteś na napięci. Będzie brakowało tlenu, coraz bardziej. Zostało 18 sekund. A tutaj inteligentnie, co do tego, co powiedziałeś, Skrzypas trzyma cały czas przed ramię na 3 i Super Mario. To oczywiście nie jest do odklepania, chociaż czasami się zdarzało, ale bardzo mocno odbiera tlen. Bardzo mocne uderzenia. Czy Super Mario dotrwa? Sędzia przygląda się temu coraz bliżej. Również tak będzie wyglądała. Spójrzmy. Bo wydaje mi się, że Super Mario jest przede wszystkim szybszy. Od razu trafił Super Mario. I kolejne uderzenia. Ten backflip był niecelny ze strony Skrzypasa. Super Mario idzie po knockout. Dostał teraz prawego, aż się zachwiał. To tak, odebrał kontrę. I widzimy, teraz to on otrzymał cios i próbuje od razu sprowadzić. Inteligentne zagranie. Bardzo, bardzo mądrze. Dostał cios. Oj, no, jest blisko, jest blisko. Jest blisko. Ale tam Skrzypas czai się po gilotynę, z tego co widzę. Tak, ma głowę. Super Mario. Odklepa. I koniec! Panowie, zwycięzcą walki przez poddanie drogą gilotyny w drugiej rundzie Błażej Skrzypas! Skrzypek!